Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol. Na szczęście się przerzedziła trochę ta zamieć śnieżna. Nie, serio, już kurde, w tym odcinku trzeba to załatwić. Jeszcze później czeka nas wspomnienie starego króla. I mam na myśli tutaj Wendrika. Więc nie, no fajnie było, jakby tutaj teraz się naprawdę udało. Już walić mojej duszy, już nie potrzebuję już levelować postaci. No chyba nie ma takiej już potrzeby. 200 któryś tam poziom, chyba 250 któryś. To jest naprawdę dużo jak na Dark Souls, naprawdę. W jedynce tak wysokiego poziomu nie miałem po prostu. Bo nie grałem aż tak długo. Więc nie, naprawdę, powinniśmy dać radę. Choć w Dark Souls 1 nie bawiłem się w dodatki, a dodatki podobno były, o kurde, hardkorowe, to mało powiedziane, podobno. Takich słów nie można użyć w stosunku do nich, to też można. Ale to by było krzywdzące dla tych dodatków, ale dobra. Tam i w lewo, a to można już tutaj w sumie spróbować tak na skróty. Chyba już mniej więcej topografię tego terenu mam obcykaną. O, jeszcze. Dobra, mrok raz, mrok dwa. O, już się trzęsiesz? Dobra, no to... no wiedziałem, że niezbyt szybka będzie ta moja riposta. No i drugi raz to samo. O, szlak. Dobra, wypij. Dwa razy. No kurde, nie! I zaczyna się. O, nie znowu. Nie. O, to może serio umówmy się, że będę wycinał to, co mogę tylko. Czyli na przykład zjazdy bobslejem już sobie będziemy opuszczać, dobrze? Jak będę ginął. No, ale teraz jeszcze to, o, pożegnajmy się ze zjazdem, sarkofagiem. To jest ostatni raz, jak to widzicie. Później już to będę ciął po prostu, po każdej mojej śmierci. Kurczę, ale nie zostawiał żłobień w śniegu. Ten sarkofag. No dobra, no to jest PlayStation 3 tylko. No ale pewnie w edycji, a tak właściwie reedycji, na Playa 4 pewnie dalej nie będzie tych żłobień. No cóż. No powiedzmy sobie szczerze. To nie będzie zupełnie nowa gra pisana pod nową generację, no ale tylko po prostu podciągnięta rozdzielczość. No nie, no w sumie nawet nie, rozdzielczość ta sama, tylko jakość tekstur się podbije. A poza tym, no co? No delikatnie będzie ładniej. Ej, dobra, gdzie jest ten dom? Serio. No w stronę słońca raczej nie... O, tam. Dobra. Żebym tym razem nie zgubił kursu. A, to właściwie można sobie cyknąć. Już tutaj. Zaraz jakiś konik może wybiec. No, trzeba się, kurczę, z tym liczyć. No ale serio, nawet tutaj teraz nie możemy się delektować widokami przez tą zamieć. Nie, kurde, nie mogę zbaczać z kursu. Mój lewy kciuk musi pozostać w takiej samej pozycji po prostu. Troszeczkę się odchyli w lewo, już zmienimy kurs. Trochę w prawo to samo, więc no, tylko trzymać do przodu. Ale okej, jeden domek jest, to drugi w tamtą stronę, ale przejdźmy sobie tutaj. Dobra, gdzie jest koń? O, jesteś, dobra, udało mi się zasłonić na szczęście. Jesteś sam, tak? Ej, ale tam dalej kogoś widziałem? Ej, tam są moje dusze. Dobra, jeżeli się uda go zrobić, a udało się, to po nie polecimy, są tam. Dobra, mam nadzieję, że dobrze wycelowałem. Kurde, to mógł być klejnot, a nie Estus, był na to czas. Dobra, są duszyczki. Więc skoro tutaj raz zginąłem, to zaraz pewnie gdzieś tu będzie konik. Może nie. Oj, tam też coś chyba mi przebłyskuje przez tą zamieć. No, jakiś refleks świetlny. No ale, oj. Kurde, wcale nie. Ale czekajcie, może tu. Może tutaj w prawo. To jest ten z kominami już? To czy z kominami? Z wieżyczkami? No, tak czy nie? Kurde, no niby... Coś powinienem widzieć, a to słońce mnie teraz oślepia, nie? Sorry, znowu zamieć. Ale jest i konik. Ten na szczęście pozostał widoczny. Trochę. Dobra, spokojnie, to jest obszarowe. Jeżeli się oddajesz chociaż o parę centymetrów, to już jesteś spoko. Nic ci się nie stanie. Nie ma się co martwić, ale dobra. Tutaj? Czy to było tu? Czy może trochę bardziej w prawo? No, troszeczkę z nim walczyłem. Mogłaby się już znowu zrobić przejrzystość, że tak powiem. O, tutaj, okej, okay, ale... Nie, to jest po prostu druga chatka. Aha, czyli tam w lewo trzeba iść. No ale jakby co do źródełek się cofnę. No moment, coś tu leżało. O, gdzie? Tu, dobrze. Raz w gratisie. Oj, ale on nie pozostaje dłużny.
Na! Trzeba było to zrobić szybko. Okej, okay, chyba tutaj. Szkoda, że nic po sobie nie zostawiają teraz. Czas na klejnot. Dobra, jest zombiak. Jesteśmy na dobrym tropie. To gdzieś tu. Ale żeby mnie ten gościu z siekierką nie zaskoczył znowu, jak poprzednim razem. To było naprawdę niefajne. No, zejście w... Ej, no przecież on tam się kręci, tam sobie stoi. No cześć, dobra. Wiesz co, to w tym pałacyku, może stąd zawalczę? Albo nie? Wolisz tutaj. Tak po prostu, no to dzień dobry. Raz, dwa i trzy. Oj. No. Ej, duszyczek całkiem sporo, ale nic nie zostawił. Kurde, no i po co? I po co taki właśnie jeden przeciwnik dosłownie? Jeden zupełnie nie pasujący do całej reszty. Po co on tam stał? Czy jakaś głębsza historia się za nim kryje? Co za tym jego położeniem właśnie w tym miejscu? Nie wiadomo, pewnie może jakiś opis przedmiotu mi tutaj pomógł. O kurde, dobra. Ale zanim opisy przedmiotów, to muszę to przeżyć. Dobra, będzie strzelał! Dobra. Czas na Estusa, później już tylko klejnoty, tylko klejnoty. Okej, okay, porządny skoki po wszystkim? Nie, bo on był szybszy ze swoją szarżą. Dobra, no, na szczęście. A kurde, następny! O, już to chyba lepiej, aby był Estus. Mimo wszystko, fuck! Dobra, riposta. Kurde, no jak można tak chybić, piechol! No, nie. Dobra, łyknij! Oj nie, oj nie! Nie znowu przed samym wejściem. No i drugi, no jak! No ale to jest chamskie. A jeszcze raz! Ile razy tutaj będę się błąkał, nie? Męki! Męki! Katorga, jawnie, katorga! A, dobra, idziemy w dobrym kierunku chociaż. Ej, nie, nie widzę. No to super. Ej, nie, dom jest tam. Nie. Zabłądziłem jeszcze na domiar złego. No przecież to jest, no serio, to jest chyba najbardziej upierdliwa z lokacji. Póki co. No ale to w sumie już praktycznie koniec. Więc można powiedzieć, że w całym Dark Souls 2. No to i rynsztok. No to jest mniej więcej gdzieś tam koło siebie, w pierwszej trójce najbardziej upierdliwych lokacji. No i tu w sumie nie było nic z grubsza widać. Bez pochodni. Tylko, że tutaj pochodnia nie pomaga, więc to raczej w tej małej, krótkiej klasyfikacji byłoby troszeczkę wyżej. Dobra, klejnot. No już teraz naprawdę oszczędzam estusy. Trudno, najwyżej to jest ginie. Dobra, leć, sprinter. Nie oglądaj się za siebie, czasami wskocz, bo może... Ciebie wtedy nie sięgnie, a tak, to truchcikiem. O, ale jest bliżej coraz. Jest coraz, kurde, bliżej. A tu będzie jeszcze drugi. Nie, przeciwników trzeba zabijać. Nie chcę tu zginąć. Dobra, spokojnie, chodź. Chodź, zawalczmy. No, skokiem, piechol, no. Szkoda, że tu się nie udało uniknąć tego. No, już jest drugi, no pięknie. I zgadnijcie, kto tu teraz zginie właśnie. Zwłaszcza, że jeszcze sobie przerzuciłem na estusy. To naprawdę jest katorga, tak ginąć w kółko. Ale nie, nie, trzeba brnąć do przodu. Nie zważać na przeciwności losu, ale nie, serio, ej, a może? Ej, serio, jeżeli tutaj na przykład mógłbym użyć oka. Gdzie jest to oko? To jest w charakterze klucza, tak? Jest, oko kapłanki. Pozwala dostrzec to, co niewidoczne. No kurde, nie mogę użyć. Ej, dobra, spoko, bo teraz widzę to, co jest niewidoczne. Gdzie jest dom? Tam, znowu nie w tym kierunku. Nie, dobra. Przynajmniej teraz. Właściwy kierunek został już obrany, więc wystarczy tylko... nie ruszać lewym kciukiem teraz. Prawy w sumie się przydaje tylko do sprintowania teraz. On wciska kółko. No, ale mam nadzieję, że... Zaraz mi jakiś konik nie zaatakuje zdradziecko w plecy. W ogóle czemu jeszcze nie mam mrocznej broni? Dobra, żadnego nie ma dookoła, ale kurczę, mam wrażenie, że właśnie straciłem odpowiedni kierunek. Nie! Uff! Dobra. Może dobrze bym się sprawił jako nawigator na jakimś statku kiedyś. Oj. Pewnie nie. Statek w trakcie sztormu bym gdzieś na manowce wyprowadził, ale konika widzę. No tylko skończyła mi się stamina, niestety.
Oj, ale niefortunnie skoczyłeś, także mogłem doskoczyć. Więc teraz zginiesz. Kurde, albo nie, albo ja znowu ja zginę. No nie kumam! Czemu ze mną jest tak kiepsko? No nie! Nie! Fucking horses! No ale trochę już teraz wchodzimy do otchłani rozpaczy, nie? Serio, to się robi naprawdę krzywdzące. Okej, sprawdzamy kierunki. Mam przeczytaj. Niemożliwe, wypuśćcie mnie stąd. No, zaraz takie coś sam bym pewnie napisał, koleś. Czuję twój ból. Nie, ale dobra, moment. Tak zaczynaliśmy, tak? Zwróceni w stronę sarkofagu, którym rzekomo przyjechaliśmy. Choć tak naprawdę tutaj dookoła nie ma takiej górki, która pozwoliłaby na przyjazd tutaj. Nie pozostawiając za sobą śladów. Ale nie, dobra, kierunek właściwy jest... Cholera, tam, na lewo od sarkofagu. Dobra, do zapamiętania. Ta jedna mała drobna informacja i zaraz chyba naprawdę będziemy używać kukły człowieka. Tak jestem głęboko pogrążony w rozpaczy. Jestem wręcz zdesperowany już teraz. Gdzieś tu zaraz konik wyskoczy, zaraz znowu mnie zabije i tak w ogóle nie ma co myśleć o odzyskaniu poprzednio zostawionych dusz. Serio. Tą sprawę trzeba olać sikiem prostym, skupić się tylko i wyłącznie na przeżyciu. A to właściwie, kurczę, dotarciu do tych dwóch kotków, bo tam na pewno zginę i to jest właśnie najgorsze. Że u kresu podróży, nawet jak już mi się uda, i tak czeka mnie śmierć. Ale dobra, uwaga, są moje duszyczki. I tam gdzieś konik powinien wyskoczyć, prawda? Wow, odzyskałem całe zero, jej! Powód do dumy. Można się cieszyć, kurde, zaklaszmy w dłonie. Znaczy, wy to zróbcie, jeżeli chcecie, ja nie mogę, bo zaraz ten mnie konik zabije znowu, no... No i jeszcze, gdzie ty wyprowadzasz te uderzenia? Dobra, kit, estusy można oszczędzać, ale ja tu zginąć nie chcę. Dobra, kit, walić konika. Walić zombiaka, tego już tu im bardziej. Ale właśnie, zombiaki, kurczę, były w pobliżu domu. Czyżby ten dom był niedaleko? No, czuję konika na swoich plecach. Jest i dom, dobra, tam się schowamy. Mogę walczyć z konikiem w pobliżu, kiedy będzie koło mnie fontanna, która mnie leczy. I właśnie tutaj same zombiaki wewnątrz, więc też żadnego problemu z nimi nie będzie. Ej, ale właśnie, jakiś przedmiot. Klejnot życia, o dziękuję bardzo. Akurat tak się składa, że mi są potrzebne teraz. Więc mimo praktycznej praktycznie nikłej wartości tego przedmiotu, to i tak teraz mi się przydać, dzięki. No, kurde, no właśnie. I tutaj stój, możesz mieć nawet wyciągniętą tarczę cały czas. Ale ważne jest to, że się leczysz. Oj. Dobra, cicho, cicho, bo oni też. Dobra, no i riposta. Czemu zombiaka nie sięgnąłem? No i tak mnie zabił do kraju. Nie. Kukła wchodzi teraz. Teraz wchodzi kukła jak w masło. No niestety to jest teraz chyba moja ostatnia szansa, żeby coś tutaj zrobić. W lewo, kurde, w lewo. Tutaj też były nagrobki, dokładnie, o to mi chodzi. Kurde, ale mogłem kukły użyć troszeczkę wcześniej. Dobra, kit, walić to. Ważne, że jeszcze mam 8, ale już no naprawdę liczba się zmniejsza. Niebezpiecznie nisko już teraz stoi ta liczba. Ej, mam więcej klejnotów niż myślałem. Myślałem, że mam 20 coś, a nagle... Ile? Dobrze widzę? 58? Nieźle. Ej, moment, kto tu jeszcze jest? Ej, tu jakiś gracz! Dobra, świetnie. Dobra, witam. Dzień dobry. Mam nadzieję, że się uda cię przyzwać. Bo już bym Wengarla wzywał. A może mogę jeszcze? Nie mogę. Dobra, ale przywitamy się z nią tak samo, jak przywitamy się z nim, jak już przyjdzie. Gdzie jesteś? To jesteś ty? Toś ty, rycerzu? A może ty? Tam, w oddali. Nie, serio, musimy na niego poczekać. On będzie wiedział, gdzie iść. Choć w sumie już teraz mniej więcej też wiem. Poza tym zaraz powinno się troszeczkę przejaśnić. Powinno się wyklaryfikować tutaj coś. Domek. Tam. Dobra. Koleś wygląda ciekawie. Pomachajmy. Panie, ticho. Co ty robiłeś? A jeszcze się ukłonię. W kulturalnym bardziej geście niż machanie.
Dobra, come on, idziemy. No cześć, cześć, witam. Pozwól, że rzucę sobie mroczną broń i możemy iść. A, to też, przy okazji. No, ale oczywiście tarcza, bo mogę się zasłaniać przed uderzeniami koników. I teraz moje pytanie, czy on jest za mną? Bo jak się odwrócę, to pewnie stracę kurs. Dobra, nieważne. A po śladach można iść. Znaczy, zgodnie ze śladami. Dobra, idzie za mną. Okej. Okay. Tylko ja troszeczkę zboczyłem. A też tylko delikatnie dalej jesteśmy w pobliżu miejsca docelowego. Jest dobrze. Póki co. Ale zaraz jakiś konik to zmieni. O, mamy jednego, proszę bardzo. Akurat mi kryształowa materia dusz zniknęła. No jak bardzo fortunnie. Dobra. On ma poważne bardzo zaklęcia. Ale lubi nimi strzelać, gdzie popadnie. Dobra, idziesz za mną, trzymasz się blisko. Ej, serio, byłbym naprawdę wdzięczny, gdybyś za bardzo się nie oddalał, żebym nie musiał się martwić, czy gdzieś nie odbiegłeś w przeciwnym kierunku. Dobra, jesteś? Jesteś, dobra. Peleton się za mną ciągnie. Ej, ale... No nie, tam nie ma co. Moment, jesteś w pełni zdrowia? Tak, na pewno. Więc nie ma co wchodzić do gorących źródeł. Możemy to ominąć spokojnie. No ale w ogóle, kurczę, no w takiej zbroi podejrzewam, że piecholowi w grze nie jest zbyt ciepło teraz. Zwłaszcza kiedy się turlam jest cały pokryty śniegiem. Ale ze mnie, kurczę, teraz tyran. Sadysta, oj. No, sadystą okazał się konik. Dobra, ej, czaruj, serio. No, ja mnie koń zaraz zniszczy. No ja was proszę. Nie! No! Dobra, dawaj tego Estusa. Kurde. Robi się naprawdę niebezpiecznie. Idziesz za mną? Tak, idziesz za mną. Jak pięknie. Jak pierwszorzędnie. O, dokładnie. Już widać na horyzoncie moje destination. No ale zaraz konik. Z drzewa, koń na biegunach. Coś. Zwykła zabawka. No. Jest już, kurde. Za nami. Ale przyrżało mu się troszkę. Oj, ale klejnot, mimo wszystko klejnot. Bo nie strzela do mnie. Poza tym ta baba lubi sobie poczarować. Oj, teraz nie wiedziałem, tylko strzelam. Dobra, może tak. No! W fajnym stylu, dobrym nawet, można powiedzieć. Można to pochwalić, ale dobra, tam trzeba iść. Koleś, jesteś za mną, trzymasz się mnie? Trzymasz się, no to pierwszorzędnie, chodź. Zapraszam. Bo teraz się możemy zgubić. Jesteś? Poczekaj, ja na ciebie poczekam nawet. Dobra, no to teraz chodź. O! Widziałem to. Nie dam się tak zaskoczyć. Aha, czyli on nie musi wyprowadzić ataku rogami, starczy, że szarżuje. I to jest wystarczający powód, żeby zabrać kawałek zdrowia. Okej, okay, dobra. Widocznie tak musi być, ale okej, okay, gdzieś tu będzie zejście, żebym kurde nie spadł. No, spokojnie. Nie ma co chwalić dnia przed zachodem słońca. Jeszcze ten konik może mnie totalnie rozpieprzyć. No, szczęście nie. Dobra, ale tam trzeba... Ojojojojojojo, jest przedmiot. Skamieniała smocza kość, no i bardzo dobrze, że takie rzeczy aż rozdają. No, kurde. Ale nie obraziłbym się, jakbym czasami chociaż coś widział z tego twojego ataku. Jakiś zalążek, kurde, żebym był osobiście zawiadomiony o tym, że masz mnie zaatakować. Bym się nie obraził. Wiem, że proszę o zbyt wiele. No, ale troszeczkę kurtuazji takiej międzyludzkiej, a to właściwie między końmi i ludźmi by się przydało. Dobra, koleś, ale domyślasz się, gdzie cię prowadzę, prawda? Panie Ticho. No dokładnie, będę potrzebował twojej pomocy w walce z kiciusiami. Jak daleko one są? Kurde, już nawet nie pamiętam, bo to naprawdę rzadko udaje mi się zabrnąć w te rewiry. Dobra, mroczną broń już sobie rzućmy. To zaraz też, mam nadzieję, że Ticho jest za mną. Okej, okay. Kurde, za wcześnie, tego jeszcze nie, to akurat zmarnowałem w tym momencie. Ale i tak będę mógł użyć tylko przy samym wejściu, tutaj na początku. Więc w sumie aż tak bardzo nie skopałem. Ej, kurde, nawet nie sprawdziłem, czy on już jest za mną. No to pięknie, mam nadzieję, że wchodzicie. Dobra, jest jedna. Aha, czy ty strzelasz? Do drugiego już, no nie wierzę.
Dobra, póki co nie wiem, kogo chcesz zaatakować. O, piękny pieprz dostaje już. Autentycznie piękny pieprz. Dobra, chociaż jeden cios wymierzyć. Przydałoby się z dwa. Albo i więcej, ale wiecie co, pobawię się w czarownika. Póki nie biega do mnie. O, ale cicho, zaraz zginie. Aj, dobry unik, o, dobry, ale riposta też musi być dobra. Tu już gorzej, kiedy dwa na mnie, kurczę, zaczynają skakać. Dobra, zmieniły zdanie. Jest dobrze. Ticho też tam jeszcze jakoś się trzyma, ej. Kurde. Ten atak łapą jest mocarny, naprawdę. Okej, jestem uleczony. Może ty. Kurde. No i pięknie, a już prawie pierwszy. Był zabity. Dobra, ale mam nadzieję, że Ticho jeszcze raz zostawi znak przyzwania. Serio, Ticho, mam nadzieję, że gdzieś tutaj jesteś, bo już użyłem kukły człowieka, jak ciebie tam nie będzie. A to właściwie twojego znaku przyzwania, no to... Ej, wow, co jest? Tu już powinny być nagrobki dawno temu. No poleciałem w lewo od sarkofagu, co jest? Czyżbyśmy w losowych sarkofagach się spawnowali tutaj? No kurde! No nie mówcie, że takie coś. Nie, dobra, na szczęście niedaleko. No, ej, obyś tutaj był. Oj, chyba tak, chyba to jest to. Tak jest, dzień dobry, witam, zapraszam. Ale może teraz? Bardziej węgarla? Nie powiodło się, why the fuck? Ale dobra, mimo wszystko, najpierw węgarla, może teraz będzie jeszcze raz zostawiał swój znak przyzwania współgracz. Ale nie mogę zbyt długo czekać, niestety. Dobra, powiedzmy, policzę sobie do 10 szybko. I wtedy weźmiemy sobie tą panią. No, chyba że ktoś inny już to wykorzysta po prostu. Choć wtedy komunikat byłby inny. Właśnie brzmiałby w ten sposób, że ktoś inny wykorzystał ten znak przyzwania już. Dobra, szybko, póki jest jasno, trudno, sorry. Z dwoma NPC-kami lecimy. No szanse mniejsze. Zdecydowanie niż z innym graczem, jakbym był w zespole, no ale cóż. Trzeba brać to, co jest. A nie narzekać, że czegoś nie ma, coś się nie udało. No ale, kurczę, człowieczeństwo teraz naprawdę na wagę złota. Bo kukiełek człowieka tylko 7 w moim ekwipunku już, a jak zejdziemy do 5, to zacznę szukać chyba miejsca. Gdzie można sobie takie kupić. Bo to jest naprawdę ważny przedmiot. Dobra, jest i koń. Dobra, zasłonięcie w porę. Unik też w miarę nieźle piechot. Ale jednak to z buffem mroku zabiera więcej niż z piorunami. No dobra, ale jak już się kurde leczysz, trzymając się na uboczu, to chociaż podejdź później i ulecz nas wszystkich. To by było bardzo w porządku z twojej strony. No ale dobra, tak jak mówiłem, no to są tylko NPC-ki. Więc nie ma się co po nich zbyt dużej kultury osobistej i pomyślunku spodziewać. Dobra, zahaczę go, skoro już będę przebiegał obok. Dobra, coś zostawiłeś? Może klejnocik? Nie? Szkoda. Wielka szkoda. No ale dobra, przynajmniej już widzieliśmy koty. Nie jest źle. Ale po tej próbie, jeżeli ona, nieważne czy będzie zwycięska, czy spalona zupełnie, będę musiał skończyć ten materiał i serio, mam nadzieję, że kurde, to będzie faktycznie ostatnia próba, że teraz uda mi się położyć te dwa koty, no ale z Awą miałem już problemy. A tu są dwa koty, nie tylko jeden. Ej, słyszałem chyba konika już. Dobra, jak najwięcej zombiaków w jak najszybszym czasie, ale oj. Mały żółty rzep sam się nie podniesie. Dobra, jeszcze jeden gdzieś jest, dobra. Okej, no, dobra, jesteśmy wszyscy uleczeni, rzekomo. Można wyjść i tu na lewo. Dobrze poleciałem, tak? Kurde, oby, bo nic nie widzę. Dobra, był zombiak. Tutaj jest konik, więc chyba tak, chyba dobrze. Dokładnie, w tamtym kierunku. Ale tu jest żołnierz, ale on
stał poprzednio w innym miejscu. Ten koleś serio stał w innym miejscu niż stoi teraz. Co jest? On się jawnie przemieszcza? No przecież i teraz ma inny zestaw zupełnie, no... Albo ja się mylę i miał taki sam zestaw, tylko teraz sobie zmienił z racji takiej, że poprzedniego mieczem tak właśnie zniszczyłem, jak teraz go niszczę. Ale nie, no przecież inaczej, zupełnie ubrany, wszystko inne. No, oj nie. Ej, miałem wrażenie, że... No właśnie, że tam jest drugi, nie? Sorry, ale uciekamy. Nie, nie mogę uciekać. Głupota totalna. No i teraz starczy, że ktoś mnie dziabnie w plery. Nie wiem, bo oni tam pewnie walczą bardzo odważnie, a jak tchórz uciekam właśnie. Prosto w zamieć. Nie patrząc w ogóle do tyłu, nie oglądając się za siebie. No i konik z przodu jest po mnie. Raczej, albo nie. No jeżeli już zacząłem uciekać, to warto uciekać do końca. I nasłuchiwać, tylko czy jakieś błyskawice zaraz nie będą chciały mi trzasnąć w plery. Nie, dobra, ale zamieć już by mogło naprawdę... zniknąć? Oj, ej, Vengar, dobra, cześć. Tak, tu jest zejście, jak pięknie. Ej, może się uda konika zrzucić. Ej, wow, 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 wow. Tutaj dopiero, tutaj. Okej. Jest dobry powód, żeby użyć klejnotu jeszcze przed tą walką. Dobra, żeby oni je spadli gdzieś teraz. W przepaść, na sam koniec. Po to, że oni... No kurde! Ale dobra, mam... Oj, koniki chyba. Chyba bardziej koniki niż... Oj! Oj, widzę, ciągniesz za sobą przyjaciół. O, jak niedobrze! Okej, to ja już wejdę. I teraz największa wtopa, bo mimo tego, że jest nas tylko dwóch teraz, to i tak jeden i drugi kotek mają taki boost do zdrowia, jakby była na nas teraz trójka. Dobra, warto podnieść. Tylko teraz tak. No właśnie, kurde! A kiedy wymierzmy ten atak, skoro i tak mam zamiar dostać parę strzałów. Dobra, do Vengara poleciał? Dobra, jak miło. Jak fajnie, dobra. W sumie ten drugi się jeszcze nie włączył do walki. Czemu ja mam włączonych estusów jeszcze? Dobra, skup się na nim, skup się na nim, albo... Dobrze! Tak jest, tak jest. Lutuj ile sił! Do końca staminy aż. Do końca staminy, bo chyba już drugi kotek właśnie wkroczył do walki. No tak, dokładnie to miało miejsce. A czemu we mnie? Czemu nie w głowę Vengarla? A, i zabity, no nie! Kurde. A, kochanie, kończę w tym momencie ten materiał. Serio? Naprawdę? Muszę. Ale momentalnie siadam do nagrywania następnego, mi to kurde spokoju nie da po prostu, jak ja tego szybko nie przejdę. To będzie kurczę drzazgą w moim oku, naprawdę. Więc serio, dzięki wielkie za oglądanie, trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem. Co ja kurde robię? Ej właśnie, nie wiem, oj, czyżby sprzymierzeniec na kolejny odcinek? Zobaczymy. Dobra, trzymajcie się kochani, do usłyszenia następnym razem. Pozdro, cześć, hej!